czołem myślącym. Frontowcom chwała. Kochani, dzisiejszy materiał po okresie świątecznym. Nie chciałem tego przed świętami Bożego Narodzenia robić, żeby po prostu Państwa nie irytować, wkurzać, denerwować, bo gdybyście zobaczyli ten materiał i teraz o tych mięsiwach, wędlinach, a biorąc pod uwagę, że to, co żeście mieli na swoich stołach, to 70% tego nie powinno się tam znaleźć, byście byli mocno poddenerwowani. W związku z tym chcę dziś dać głowę, że mięso nasze, dobre, sarmackie jest zdrowe. Ale kochani, żeby było mięso, pojawiło się mięso jako mięso, a nie coś tak zwanego, przepraszam, powiem, z trupa, no nie? To jest duża różnica. Rzeźnicy o tym powiedzą, to trzeba mieć hodowlę. I popatrzcie, tu będzie dzisiaj o mięsie, mięsiwie z trzody, świń i wołowiny. Popatrzcie, co się dzieje w Polsce. Mamy, to jest dosyć dziwny kraj. Mamy dzisiaj rolnictwo, mamy ludzi, którzy jadają mięso trzody i nie mamy dzisiaj własnej hodowli. Dlaczego nie mamy? Bo wymyślono sobie jakieś choroby, jakieś przepisy. Nic tu Unia nie każe, nie. To pazerność w tym państwie. Pazerność w tym państwie różnych cwaniaczków, różnych mafii gospodarczych, które korzystają ze słabości państwa, bo w Polsce podatków się nie płaci, ma dosyć tanią energię, jak dotychczas, taniego robotnika. Każdy tutaj przywilejami obdarza różnych tych tak zwanych inwestorów zachodu. I co się stało? I stało się to państwo w Europie tak, o tak kolonialnym charakterze, że pojawiły się tutaj podmioty, Schmidtfield i różne gospodarcze, które najgorszy szajs przerabiają, doprowadzają do degradacji hodowli, nie pozwolą nikomu się rozwijać, czyli wyniszczyli. No jakaż to konkurencja? Nie ma żadnej konkurencji, skoro powiedziałem, jakie przywileje w tym państwie kolejne rządy oferowały właśnie tego typu, trudno powiedzieć to, podmiotom gospodarczym, mafiom gospodarczym. W związku z tym dzisiaj się okazało, że mamy jedne z najgorszych wędlin, mięs, niestety w Europie. I to jest totalny absurd, możemy sobie powiedzieć, tak? No historie jak z okresu PRL-owskiego, z komuny, gdzie takie absurdy się działy. Ale dzisiaj to się dzieje na naszych oczach. Myśmy sami dopuścili. Dzisiaj nie ma tej hodowli, a rolnik nie może hodować, a nawet za okupanta, za Niemca mógł hodować, oczywiście dostarczał kontyngent i sobie coś uhodował. Dziś tegoż nie można. Teraz jaśnie nam panujący mówią, że na tak zwane własne potrzeby będzie już można hodować. Jacyś tam związkowcy z nimi powiązani rządowi mówią, że do 8 sztuk trzody. A ja pytam, a dlaczego do 8? A jeżeli locha przyprowadzi, a tyle prowadza, zresztą średnia jest 10-12, to dlaczego do 8? Co z pozostałymi mam zrobić, skoro to na własne potrzeby? A miesięcy w roku jest 12, a my mamy dobry apetyt, większe rodziny i dlaczego nie 12 i tak dalej, i tak dalej. Świat po prostu w tym momencie, kochani, zwariował. Ale to, co jest najważniejsze, najważniejsze jest to, i nie chodzi, jaki rynek tego typu przetwarzanie przez nas zajmie, wyrwie im z tego rynku. Czy to będzie 3%, 4%, 5%, czy nawet 10%. Oni, te mafie gospodarcze, zgodzą się na to, bo po prostu kosztem to tych średnich podmiotów sobie zrekompensują, wykończą ich do zera, bo jeszcze troszeczkę oczywiście jest. Problem polega na tym, że to otwiera oczy państwu. Że ludzie widzą i zobaczą, że jednak wędlina może inaczej wyglądać, inaczej smakować
i może być zdrowa. Jeszcze raz powtarzam. Wszelkie rodzaje mięs są zdrowe, jeżeli są odpowiednio hodowane i następnie to, co jeszcze ważniejsze, bo hodowla to niewielki problem w tym, co nam zagraża z mięsa, bo także i może zagrażać, problem w jaki sposób jest przetwarzane. I teraz to, z czym mamy tutaj do czynienia, to mięso. Te wędliny, które dzisiaj są tu zrobione, oczywiście to mięsko powstało z hodowli, gdzie nawet te świniaczki były ziemniaczkami karmione. Tak, na ziemi brańskiej jeszcze coś takiego spotkać możemy. I tutaj to się znajduje na stole. Kochani, to co jest najważniejsze, że to mięso 300-400 lat temu tak samo było przetworzone i 500 lat temu. Ta sama kiełbasa, ta sama szynka, ta sama wędlina. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. A cóż tu jest? Przyprawy, różne zioła i szczypta soli. Tyle soli, ile trzeba. Nie przesolić, żeby później na zdrowiu się odbijało. Nie ma żadnych peklosoli, tego wszystkiego, co tylko uzależnia państwa, no i oczywiście powoduje te negatywne skutki dla organizmu. Więc to, co najistotniejsze, ustaliliśmy, że to mięso niczym się nie różni od tego sprzed kilkuset lat, czyli po prostu jest zdrowe. Ale pozwólcie, że przy okazji tutaj, bo musimy chyba lekko podkarmić nasz samowar. Ja później będę jeszcze już mówił przy samowarze, jak i co, wszystko sobie wyjaśnimy. O, tu węgiel drzewny żeśmy dosypali. Okej, dobrze. Mamy. I no oczywiście mięso można jest zdrowe, ale ważne, że możemy też przesadzić. Czyli tak zwane obżarstwo. Zależy ile i kiedy. I taki dobry przykład z czasów poprzednich był taki nasz w XVII wieku król Michał Korybut Wiśniowiecki. Syn Jeremiego Wiśniowieckiego, wielkiego kniazia, wielkiego wojownika, który tłukł jak trzeba Ukraińców, który czyścił z tej czerni właśnie naszą świętą Ukrainę. No i kochani, ale syn się nie wdał w ojca. Syn poświęcił się obżarstwu. Jadł tak samo zdrowe mięso jak i to, ale tuzinami. Ale wchłaniał wszystko co możliwe i w konsekwencji mimo tego zdrowej tej diety, zdrowego tego mięsa, bo nikt nie zaprzeczy, oczywiście poniósł konsekwencje obżarstwa, zajadł się na śmierć. Czyli jeszcze raz, nawet najzdrowsze mięso, jeżeli nie przestrzegamy pewnych zasad, może się okazać czymś, co jest fatalne dla naszego zdrowia, czyli za dużo jest go w diecie i tak dalej, i tak dalej. I teraz te wędlinki, które tutaj mamy. Rozpoczniemy może od tej, która ma 3 miesiące. To jest 3-miesięczna, już tak zwana dojrzewająca. Popatrzcie, 3 miesiące. Siły niewiele stosuje, bo do końca deski nie dochodzi, no nie? Ale widzicie, kochani, jak ta wędlina po prostu pracuje. Ona 3 miesiące i nie zeschła się, nie spleśniała. Jest czasami ten nasz nalotek pozytywnej, oczywiście pleśni będzie. A co byście mieli z tymi wędlinami, które państwu serwują zgodnie z normami unijnymi, polskimi i największymi reklamami? No przecież z tego już by była taka maść, że byśmy tu nie wytrzymali. Fetor niesamowity. Ta wędlinka jest gdzieś koło 2-miesięcznej. Proszę, tak podobnie. To jest miesięczna. Trudno aż uwierzyć, no nie? Ja nie mówię o smakach. To jest tygodniowa. Widać, że jeszcze taka młoda, wspaniała.
I cóż, polska hodowla, sarmacka wędlina, tak jak kilkaset lat temu, jak Polacy prawi to przetwarzali i z tego mamy najlepszy produkt, który nie truje. Jeśli ktoś z Was namawia Was na te kotleciki sojowe, gdzie z natury rzeczy soi genetycznie modyfikowanej, nie przywalam się do genetycznie modyfikowanych roślin, tylko one mają to do siebie, że wymagają form pestycydów, insektycydów różnego typu, czyli form wszelkiej ochrony fungicydów od grzybów, takich, które natura jeszcze nie znała, znoszą i dokładnie w tym kotleciku sojowym masz tą chemię w dodatku. To dotyczy tych wszystkich, którzy mówią, że produkty roślinne są zdrowe. Wiecie co? Sarmaci, jak to jadali, to 120, tak, 130 lat dożywali. Naprawdę. I wyobrażacie sobie, a szczególnie tu, na wschodzie, na Rusi, w Wielkim Księstwie. A co ty tak mówisz? Skąd ty tyle? Ja będę tyle żyć. Aha, daj Bóg. No nie? Nie mówię sobie. Na Mazowszu, nie chcę, to kara najwyższa. Na Mazowszu, kochani, autentycznie, oczywiście, jeżeli nie dotknęły w tym czasie choroby. Ale my wynaleźliśmy penicylinę, lekarzy różne, potrafimy sobie poradzić. Naszym problemem staje się żywność. Oczywiście i wówczas nie każdy dożywał i nie tylko kwestia mięsiwa, ale także roślin, tego wszystkiego zbóż, to co było zdrowe. Oczywiście ktoś, kto obrzaspem się charakteryzował, za dobrze mu po pańsku się wiodło było, on oczywiście tak nie dożył. I to nie dotyczyło ówczesnych obywateli, czyli braci szlachty, dotyczyło włościan, dotyczyło mieszczan, dotyczyło wszystkich. Czyli w potencjale naszym organizmu jest możliwość w zdrowiu dotrzymania osiągnięcia takiego wieku. Oczywiście nie wszystkich, bo i różne zdarzenia się dzieją, różne są możliwości. Teraz jeszcze powiemy o naszej kiełbasce. To jest kiełbaska, która ma miesiączek. O, słychać ją, no nie? To jest kiełbaska, która jest dwutygodniowa. Proszę. Im to jest kolejna kiełbaska, która chyba gdzieś też ze 3 tygodnie ma. I tak jak w przypadku tamtych wędlin, czyli normalne mięso, czyli jedynym konserwantem jest tutaj sól i dalej lekkie wędzenie, powietrze, jak słońce w lecie, to i słońce, natura i nic więcej. To mięso z natury rzeczy. Ta kiełbasa jest zdrowa. Nie tylko tyle, że smaczna. Ona szkody z gagi i tam innych jakichś tam problemów, które Państwo macie, nigdy nie przyniesie z sobą. Przy okazji można różne rzeczy też tutaj zrobić. Tutaj mamy, to jest, rozumiem, schab ze śliwką suszoną. O, zajmijmy tego. Tak. Tutaj mamy bardzo interesujące, ciekawe. Czy dacie wiarę? Ja też myślałam, że to ciasto, a to nie. To jest ser nasz. Sera tego i jajkami. Z jajkami. No i to takie ciasto. I tak, dokładnie. Teraz przyjdziemy jeszcze tutaj. Patrzę, jak mi tutaj tego. Dobrze, dobrze. Tak. Teraz później się z podłożeniem. Proszę mnie nie tego. O, no i dobrze, więc to już mamy za sobą. I teraz tak, bo to mamy tutaj samowar. Dlaczego? Dlatego, bo to jest nasza polska narodowa tradycja. Oczywiście od XIX wieku. Ktoś powie, że to ze wschodu, rosyjskie, ruskie i tak dalej. Nie, kochani. Po prostu tak, z tymi wędlinami trochę żeśmy zapomnieli. Podobnie dzisiaj jest i z historią samowaru. To prawda, że tradycja samowaru i z Chin pochodzi, i z Holandii. Tak,
różnego typu pierwotypy tak zwane, a szczególnie z naszej ukochanej Persji, Iranu, ale to dokładnie w drugiej połowie XVIII wieku Rosjanie najlepiej sobie poradzili z tym, z technologią i ten typ samowaru, który tutaj mamy, który najbardziej na świecie się upowszechnił i jest traktowany jako zaiste wynalazek rosyjski, to właśnie z Imperium Carskiego, z Imperium Rosyjskiego w połowie, powtarzam, XVIII wieku, już później powstały szczególnie fabryka samowarów znana i przez wieki do dnia dzisiejszego w Tule. Ale w Polsce nie było gorzej. W drugiej połowie XIX wieku w Warszawie też powstawały nasze fabryki samowarów i w XIX wieku nie było domu, kamienicy mieszczańskiej, bardziej i zamożnego, i mniej zamożnego człowieka, gdzie by się nie znalazł samowar. A dlaczego? A to z takiej przyczyny, że najtaniej, najszybciej, najprościej ugotować wodę, żeby zrobić herbatę. Mówisz, że mi tego? Musimy tutaj trochę tego, bo to oczywiście było wcześniej, ale tu się już powoli zaczyna żarzyć, jeszcze dosypiemy. I teraz jest tak, na cóż on, ten samowar, jest napędzany? Na węgiel drzewny. To łyżka do kulania jeszcze z powstania. O, wsypiemy tutaj naszego węgla drzewnego. Teraz pokażemy, w jaki sposób, może to, żeby nie było zbyt gorące, jak się zdejmuje. O, żebyśmy wszystko wiedzieli. Ja może pozwól, to pokażę. Więc tak, tu mamy oczywiście wodę w środku. Tu jest dysza, gdzie widzimy ognik, tak, bo to się dopiero teraz rozpala, bo nam trochę wygasło, bo faktycznie tu wskazują to delikatnie przyspałem, mówiąc tym. O, widzimy, ale to się szybko rozpala. Tego typu przy tej pojemności prawie 5-litrowej 25 minut, jak szybko się fajnie roznieci, rozpali, to i 25 minut mamy tą ilość 5-litrową wody na herbatę zagrzaną. To jest oczywiście czajniczek, w którym jest esencja herbatka. No i cóż, i wlewamy, kochani, tą esencję herbatki, oczywiście. I tutaj mamy tą, oczywiście ta woda była już przygotowana, mamy tą wodę. Szybki sposób. W każdych warunkach można było, nie potrzeba pieca palić, oczywiście elektryki i tak dalej, i w każdych warunkach można było zagotować wodę, oczywiście na herbatę, na jakąś zupę i tak dalej, oczywiście tu na zewnątrz to grzeje, tu mamy dostęp powietrza, więc pamiętajcie, że także to nie jest tak, iż to nie jest nasza kulturowa wartość, oczywiście, tak jak o wielu rzeczach żeśmy zapomnieli, nie walczymy o to, no i szczerze mówiąc, z naszej tradycji oddajemy. Tu przy okazji mam, jak widzicie, ten fragment kurka. Jest to dla mnie jak relikwiarz, bo jest to z naszego dawnego dworu, oryginalny. Kotek tam coś wyprawia. Oryginalny, z dawnego samowaru, który na starym naszym dworze znalazłem. I kochani, widzimy dzisiaj, że jesteśmy w stanie to wszystko, no oczywiście chlebek, no inaczej nie idzie, chlebek żytni, jesteśmy w stanie to przywrócić. Przywrócić nie dla smaku, nie dla jakiejś także rozkoszy czy innych fanaberii, jakbym to określił, ale dla naszego zdrowia i życia. Rolnictwo musi służyć. Mówią, że rolnicy, było takie stare hasło, żywią i bronią, ale dzisiaj to tak
za mamoną tylko gonią, no nie? Więc postarajmy się to postawić wszystko, jak Pan Bóg przykazał, żeby co ma stać na nodze, stało na nodze, głowa była tam, gdzie ona, kochani, być powinna. Tu jeszcze proszę pokaż, w jaki sposób, gdzie to, żeby wytworzyć. Samo nic nie idzie. Tak. Czyli to jest, wiecie, ważne. Od polityki rolnej. Naprawdę. Zależy nasze życie, zdrowie. No i właśnie, bo po cóż to paliwo, to jedzenie? Po to, żeby było to życie, było to zdrowie. I od nas to wszystko jest, kochani, kot tam wyprawia tego. Od nas to wszystko zależy, od państwa. Jest taka narodowa polityka rolna w służbie suwerenności żywnościowej. Oczywiście autorstwa tutaj stojącego. Czas najwyższy, żebyśmy naprawdę zabrali się za robotę i to wdrożyli, nie gadali. Ale ja sam tego nie uczynię. Od państwa to zależy. Żeby nie było tylko hasło żywią i bronią i za mamoną gonią, ale żeby faktycznie dostarczyć to, o czym mówimy i żeby Polacy mogli na naszej ziemi, skoro jesteśmy Polakami, mienimy się obywatelami, patriotami, żebyśmy mogli to państwu dostarczyć i żeby nasze życie miało sens. A jakiż to sens, jeżeli przez to żywność, ciężką naszą pracę, starania, niestety tracimy. Teraz jeszcze jedną rzecz pokażę, taką arcyciekawą. Dla tych, którzy tam nie lubią plastiku, to nie ma znaczenia. Kochani, to jest próżniowo pakowane. To jest wołowinka. Ona jest zapakowana próżniowo 2 lata temu. Tak. 2 lata temu. Leżało to nie w rozumieniu w zamrażarce, nie, tylko w takiej chłodni, tam było chyba ile? W granicach 5 chyba stopni. No może nawet 2-3 stopni Celsjusza. 2 lata. Otwieramy. Oczywiście z naszej wołowinki. Sam będę ciekaw. Najważniejszy jest ten zapaszek. Jest. Dobrze. Też, słuchajcie, to nie są żarty, bo sporo tego nabyli i czasami od czasu do czasu zdarzył się niewypał. Proszę. Teraz, proszę, zobaczmy. 2-letnia polska sarmacka wołowina. Zresztą wszystko to jest sarmackie, czyli polskie. No już pokazuję właśnie. Ale już mi tego, zresztą, o, proszę. Czyli widzimy, jak się pięknie. Co jest? Nasza wołowinka. Nic nie ma w życiu lepszego, smaczniejszego. Pozwólcie, że za dużo nie będę się tym zajadał, a o tym, że powinniśmy walczyć, przepraszam, przełknę, o nasze fundamenty, naszej polskości, a w tym wypadku tutaj właśnie to, co daje naszego paliwa, naszych kulinariów, to wyjaśnimy w następnym materiale, bo on będzie niezwykle związany o długości właśnie naszego życia, o polityce rolnej i o tym, kolejny materiał przygotuję, żebyśmy sobie pamiętali o naszej sarmackiej tradycji, która, co się okazuje, jak mi z badań wynika, bardziej jest prawdopodobną niż piastowska. Ale to na inną okazję.